To centrum samo tutaj w Bytomiu powstało, ponieważ nie dość, że oczywiście działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale pierwsze takie, które powstało w Dąbrowie Górniczej, jakby odniosło, czego się cieszymy, ogromny sukces, bardzo dużym zainteresowaniem się cieszyło i dlatego również tutaj w Bytomiu, żeby tutaj z tego regionu też młodzież i dzieci mogły korzystać, zostało tutaj stworzone. Zwłaszcza szkoły chętnie korzystają, ponieważ w programie nauczania jest takie, jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, jest przygotowanie dzieci do poruszania się po drogach. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach, tak, kiedy ktoś, możemy się, jesteśmy pewni, tak, że każdy młody obywatel będzie uczestnikiem ruchu drogowego w przyszłości, tak. Najprawdopodobniej nawet będzie też miał, tak, dokładnie, nie dość tylko jako pieszy, tak, ale jak widzimy, no każdy tych osób, które kończą 18 rok życia, chcą zaraz zrobić to prawo jazdy. Tych osób jest naprawdę dużo, więc możemy tak zakładać, że na pewno będzie pieszym, jak nie to rowerzystą, który jednak też jest tym uczestnikiem ruchu drogowego. Współpracujemy, z czego się cieszymy, z Komendą Policji w Bytomiu, jak i Strażą Pożarną w Bytomiu. Mimo że jest to Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to fajnie tutaj właśnie strażacy wykorzystują możliwość spotkania się z tymi dziećmi, aby przekazać wiedzę na temat na przykład zagrożeń związanych z czadem, tak jak akurat dzisiejsza aura tutaj na dworze, więc tego typu działania są prowadzone. Oczywiście z tego miejsca chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na spotkania w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bytomiu.